Siemanko byczki, z tej strony Lisek, kolejny odcinek FIFA 22 Road to Glory. Startuje, dzisiaj nietypowo godzina 12.00, ponieważ późno wróciłem z Warszawy i też późno ten film zmontowałem i pojawia się o godzinie 12.00. I moi drodzy, dzisiaj nagrody za pierwszą ligę, a jak pierwsza liga, no to potężne trafy mogą wjechać, szczególnie, że ten klub na pewno potrzebuje potężnych trafów, potrzebuje potężnych kart, a szczególnie potrzebuje kart niewymiennych, które będziemy mogli przepalić w kolejnych SBC, no bo jak dobrze wiecie, po naszych ostatnich zakupach, po naszych ostatnich SBC, klub jest totalnie wysprzątany. Partnerem kanału jest eneba.com. Gry do ładowania w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Moi drodzy, w tym momencie odbieramy nagrody za pierwszą ligę i zastanawiałem się, co by tutaj wziąć, żeby było dobrze, ale myślę, że opcja może być tylko i wyłącznie jedna, czyli duża paczka rzadkich piłkarzy, niewymienna, i paczka rzadkich zawodników za 50 tysięcy, wymienna. No bo ta pierwsza opcja totalnie niczemu nie jest potrzebna. Paczka za 100 tysięcy niewymienna może dać nam naprawdę wiele dobrych, ciekawych, sensownych kart, które sprawią nam dużo radości, ale co najważniejsze, dużo pożytku w przyszłości. Dodatkowo jeszcze mamy paczkę za... Uwaga, uwaga. Ile końców? Za 25 tysięcy. Złota paczka piłkarzy premium i od niej zaczynamy, moi drodzy. Chwalcie się obowiązkowo, co wy potrafialiście w swoich nagrodach za rivalsy, za swoje ligi i swoje ligowe zmagania. Bardzo dziękuję za tak fajną aktywność podczas naszego FIFA masowego challenge'u, gdzie odcinki pojawiają się codziennie i codziennie macie przyjemność wziąć udział w konkursach. Oczywiście wyniki konkursów oraz sam konkurs będzie pojawiał się w losowych momentach danego odcinka, więc oglądajcie czujnie. My tutaj przechodzimy do paczki z podglądem i dodatkowo oprócz tych nagród za pierwszą ligę zagramy sobie dzisiaj eliminację jeszcze do FUT Champions. Mamy aktualnie bilans 2-0, a to po to, żeby raz były paczki, a po drugie, żebyście mogli podziwiać dalej João Felixa. Standardowo będziemy grać do 5 zwycięstw, ale nie wiem, czy przypadkiem te paczki za FUT Champions nie zostawię sobie na sobotni odcinek, czyli żeby je otworzyć w piątek po godzinie 19.00, po dzisiejszy dzień po 19.00, bo chodzą słuchy, że potężne paczki, potężne karty wjeżdżają do paczek, a my paczka za 50 tysięcy w tym momencie otwieramy, jest walkout, let's go, to jest paczka wymienna, Niemcy, Esio, Hummels, ale dobra, dobra, walkout w paczce za 50 tysięcy, to już sprawia, że opłacało się grać te rivalsy. Jeszcze mamy Informa, jeszcze Ziyecha, to jest bardzo dobra paczka, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem, jestem bardzo zadowolony, bo Hummels w tym momencie kosztuje, no, 13-12 tysięcy, Rafael Toloi, koło 12, Ziyech też pewnie coś kosztuje, Gosensa i tego wysyłamy sobie na listę transferową. No i moi drodzy, paczka za 100 tysięcy. Paczka za 100 tysięcy może przynieść wszystko, a może nie przynieść nic. Tutaj co prawda mamy gwarantowaną kartę o ocenie 84+, więc moi drodzy, jak kibicujecie, żeby w tej paczce było coś dobrego, to pamiętajcie, łapa do góry i w tym momencie paczka zostaje odpalona i zobaczmy. Oj, 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 coście nie kibicowali, widzowie. Nie, to jest 8-4. Super gwarancja, naprawdę. To jest tak jak... Ach, nawet brakuje mi porównania, naprawdę. Ale mamy Grosickiego, no. Let's go. Kamil Grosicki, 85 tempa. No to super. No, będzie kart. Bardzo dużo na przepałkę, zdecydowanie, no tyle kart na przepałkę to jeszcze dawno nie miałem, jeszcze tak wysoko ocenionych. Łoma male. Moi drodzy, nie ma co, ja sobie to wszystko powymieniam i lecimy do FUT Champions, do eliminacji do FUT Champions, no bo trzeba te eliminacje zagrać i trzeba przetestować, rozgrzać João Felixa. No ale przed pierwszym meczem w dzisiejszym odcinku przechodzimy do naszej planszy świątecznej, gdzie przypominam, że codziennie macie szansę zgarnąć jedną z 25 nagród. Wystarczy, że napiszecie komentarz z numerkiem, którą kartę chcielibyście odsłonić i napiszecie wraz z tym numerkiem jakiś wierszyk totalnie na spontanie. Może być związany z moim kanałem, może być związany z FIFA, może być związany ze świętami, może być związany z waszymi śmiesznymi, ciekawymi historiami.
to wy tutaj decydujecie, jaki komentarz chcecie napisać, a my wybieramy po prostu jeden z komentarzy i w każdym odcinku pokazuję wam ten wierszyk i osobę, która zgarnia jedną z poszczególnych nagród. W dzisiejszym odcinku wygrywa Mariusz Kozakiewicz, który zgarnie numer 20. W tym momencie pojawia wam się na ekranie ten komentarz. Jadę do pracy, nudy są straszne, liczę, jak wrzuci odcinek, przecież to jasne, znowu pokażę, co wczoraj trafił, a mnie znowu mój słaby drop trafi, siadam z tyłu, aby było jeszcze w ciszy, jakaś baba krzyczy, niech pan to uciszy, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy wierszyk. I Mariusz Kozakiewicz zgarnia podkładkę od Rokata, więc serdecznie gratulujemy. Mariuszu, napisz w prywatnej wiadomości do mnie na fanpage'u najlepiej i tam dogadamy szczegóły przesyłki. Serdecznie zachęcam do udziału, a teraz, moi kochani, lecimy do eliminacji do Food Champions. Trzy meczyki, mam nadzieję, przed nami, żeby zrobić szybkie 5-0 i zgarnąć po pierwsze kwalifikacje do Food Champions, najważniejsze, a po drugie zgarnąć fajne paczuszki i mam nadzieję coś ciekawego trafić. Pierwszy meczek w dzisiejszym odcinku, Exon Skills. Let's go! Ale piłę dał João Felix! Piłka fenomenalna, no niestety nie znalazła celu, ale jeszcze João Felix walczy. Dobrze. João Felix! 1-0, no fenomenalna to jest karta, naprawdę. Wszelkie mankamenty złotej karty, w przypadku karty Adidas Number Up, zostały wyeliminowane. No i tutaj z myśliwym, to tak naprawdę ta karta ma 99 tempa. Odjazd robi w 3 sekundy zawodnikom jeszcze z tym boostem L1, to w ogóle jest, no, świetna karta, po prostu świetna karta, ciężko o jakąś lepszą puentę. Vinicius Junior, ja w tej FIFA bardzo mocno upatrzyłem sobie kręcenie się jednym zawodnikiem w wykorzystaniu Reverse Elastico, to jest mój ulubiony trik. No i João Felix spisuje się pod tym względem idealnie, ale Vinicius Junior w żaden sposób nie ustępuje młodemu, w zasadzie to może już nie takiemu młodemu, ale na pewno utalentowanemu Portugalczykowi. I tutaj João Felix nie dość, że robi robotę w ataku, to jeszcze przechwytuje te piłki, naprawdę. No, człowiek orkiestra! João Felix! Matko jedyna, co za karta! 3-0 i chłop prawdopodobnie dokonuje rage quita w tym momencie. No, gdyby João Felix strzelał mojemu zespołowi takie bramki, to też pewnie wyszedłbym jak najszybciej z tego spotkania. 3-0, fenomenalnie. Jazda na całego, Benzema, Garincha, Vinicius i w 85, obrona top. No zobaczymy, jak przy takiej obronie będzie zachowywał się João Felix. João Felix, w takich sytuacjach João Felix się nie myli. ADDZR wychodzi? Taki szybki, tak, wychodzi, ADDZ wychodzi z tego spotkania i mamy czwarte zwycięstwo. Let's go. No i mecz o piąte zwycięstwo. Ujal boom. Podobny skład, tylko obrona gorsza. Środek pola też gorszy. Lecimy w takim razie. João Felix. To jest total. Naprawdę to jest total, widzowie. To co robił Złoty, to jest tutaj. To jest ten poziom. To co robi João Felix w wersji Adidas Number Up, to jest poziom hop. Naprawdę. No niesamowite. João Felix, 3-0. A my graliśmy na full offense w ogóle. Graliśmy na full offense, no to nie dziwota. Nie dziwota, że to tak wyglądało. João Felix niszczy oponentów, jest bilans 5-0. I zastanawiam się, powiem szczerze, czy nie grać do 8 zwycięstw. Oj, miałem w planach oddawać mecze, ale chyba nasz oponent odda pierwszy, czy nie? Kurde, to może byśmy powalczyli o te 8 winków. Matko jedyna, to był strzał, widzowie. To był strzał Marcosa Llorente. Naprawdę, to był strzał. Dobrze, oponent wychodzi. Dobrze, to powalczymy o te 8 zwycięstw. No cóż, powalczymy. Jak już taka sytuacja, los sprzyja lodożercom, to spróbujemy powalczyć o te 8 zwycięstw i tyle. Mamy aktualnie bilans 6-0 i myślę, że już dzisiaj w okolicach 20-21.00 na transmisji live na tym kanale, Lisek HD na YouTubku, na streamie będziemy walczyć o te 8 zwycięstw, żeby powalczyć o awans tak jakby z pierwszego miejsca, czyli zrobić te najlepsze nagrody i otworzymy je sobie od razu na tej transmisji, a wy zobaczycie to na jutrzejszym odcinku. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się już jutro. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!